Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. No i dzień dobry, witam serdecznie w trzecim odcinku Zagrajmy w Shogun Total War. Klanem Shimazu. Ostatnio były niezłe perturbacje w związku z utratą naszego daimyo, a teraz staramy się ogarnąć sytuację w związku z, no, w zasadzie terenami, które podbiliśmy i nad którymi musimy niestety, ale zapanować, więc pozwolę sobie sprowadzić tutaj jeszcze jeden oddział tych jednostek i dobrze by było tutaj wybudować, w zasadzie nie tutaj, tylko może generalnie gdzieś wybudować dojo, żeby nie trzeba było do Satsumy i tutaj by trzeba było zbudować zamek w Nagato i w Bungo. To są dwie prowincje graniczne, z którymi możemy aktualnie coś uczynić. Ten port nic mi nie da, jeżeli idzie o transport wojska, bo musimy mieć port w tym samym miejscu, czyli musimy mieć dwa połączone porty, czyli jeżeli stąd bym chciał zabrać jednostki, prawda, to ja mogę tym portem przelecieć tutaj, do Satsumy, gdzie mam port. Natomiast nie mogę na przykład zaatakować Aki, gdzie też jest port. Tak, to mniej więcej w skrócie działa. Czy mogę was tutaj sobie połączyć jakoś? Nie mogę. No to w zasadzie kończymy turę, bo nic więcej tutaj nie zrobię. Ukończono zakładanie zmeliorowanego pola. Gdzie? Ciugo, fajnie. No i Nagato trzeba wzmocnić. Zdecydowanie. Dobra. Roczne zbiory, moi drodzy. Pięknie. Tegoroczne żniwo udało się. Dochody wzrosły 25%. 2317 w skarbcu. To mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Jak to jest z zadowoleniem? Słuchajcie, lojalność poddany 25%. Fajnie. To teraz sobie ich zaczniemy stopniowo przerzucać. Ciebie damy tutaj. Zadowolenie 25%. Nie podaje mi dokładnie, ile to zadowolenie wynosi aktualnie. I tak, w Nagato na pewno chciałbym budowę zamku, w Bungo natomiast chciałbym dojo włóczników, to będzie kosztowało, czekajcie, muszę policzyć, 250 plus prawdopodobnie 250, to jest 500 i co możemy robić dalej, w Osumi natomiast fajnie by było zbudować, w zasadzie wszędzie musimy pobudować zamki takie podstawowe chociaż, ale te prowincje są najbogatsze, więc dochód z farmy. Moi drodzy, od razu sobie tutaj rozbudujemy farmy. To jest kolejne 250, to jest 750 sztuk złota. Tu możemy też rozbudować farmy. Tylko momento, tu też rozbudujemy farmy, 40, więc 750 plus 350, 1100 plus 1450. 1450 plus jeszcze 500 prawdopodobnie, jeżeli się da. Da. I starczy nam. Jeżeli da radę, to chyba w każdej prowincji coś budujemy, co mi się niezmiernie podoba. Chociaż nie, tutaj nic nie budujemy, ale tutaj by trzeba było zacząć budować, słuchajcie, więc zrobimy sobie jeszcze jedno. No i tu już mnie prawdopodobnie stać nie będzie. Mogę co prawda zaznaczyć, żeby się budowało, ale nic mi to aktualnie nie da, więc... Moi drodzy, teraz będziemy powoli przemieszczać nasze siły do prowincji, w których, powiedzmy, istnieje jakieś zagrożenie. To mamy niestety, ale Ashigaru z Yari. Ashigaru z Yari są bardzo słabi, będzie trzeba ich zamienić na samurai z Yari. No i zobaczymy, kolejna tura w takim razie. I ciebie chciałem... Ja chciałbym go do Hojo, żeby z Hojo pogadał. Dobra, ukończono z pola, świetnie. A jeszcze mnie stać, fajnie. Cesarz popiera klan Oda, wiemy. Buddyjski wysłannik, klan Mori, czy chcemy z nimi pogadać? Nie, nie chcemy, bo klan Mori będzie jakby moim kolejnym celem. A nie chcę później się bawić w zrywanie tych wszystkich układów, więc nie. Nie dopuścimy klanu Mori do słowa. I teraz tak, tu jest 128, moi drodzy. Weźmy sobie tych łuczników tu. I musimy tutaj podtrzymać. Żeby zobaczyć też plany budowy, niestety, ale trzeba to, moi drodzy, robić... Tam się tak szybko wszystko pobudowało. A, tutaj się buduje. Trzeba niestety, ale nie możecie mieć, nie macie podglądu, jeżeli klikacie na prowincję. Trzeba niestety, ale kliknąć tutaj i kliknąć w panel budowy i dopiero wtedy pokazuje wam się, co się gdzie buduje, ale też każdą prowincję jakby trzeba oddzielnie sprawdzać. Zatem jest to trochę upierdliwe, szczerze powiedziawszy. A widzicie, tutaj nie starczyło nam pieniędzy na zbudowanie tego wszystkiego. W Nagato mamy zamek. Nie, zamek się buduje.
Weźmy te pola. I kończymy. Dojo włóczników stoi, świetnie. Budowa zamku jest zakończona. Awadzi. Klan Pan Mori uznał, że nie jest w stanie wygrać bitwy, rozpoczął odwrót, ale tutaj, to jest tutaj Awarii. Czyli Mori się gdzieś tam bije daleko, daleko od nas. Twój syn Dorus jest gotów ci służyć, panie. Świetnie, mamy nowego, moi drodzy, generała i to jest trzygwiazdkowy. Przy okazji ma Ashigaru z Yari ze sobą. No dobrze, to ja w takim razie go przerzucę do Hizen, więc mojego daimyo możemy stąd chyba już wyciągnąć. Tutaj mam nadzieję, że nie będę już bardzo się niepokoić. Tego pana też dam do Nagato. I daimyo zajmie miejsce w Bungo, ponieważ w Bungo możliwe, że przygotujemy atak na Iyo, Tose, Sanuki, Awe, gdzie później uderzymy równocześnie na Bizen i Harima, a także tutaj, na Suo. No dobra, tu by trzeba było kolejne dojo zbudować. Ale na razie nic więcej nie robimy, nie mamy pieniędzy ani środków. I wami. Również odwrót klanu Mori. Jak wygląda zadowolenie? No, nie jest źle. W ten sposób się przetransportujemy. Zaczniemy tutaj zbierać siły. Jest jesień, moi drodzy. I teraz, jeżeli jest jesień, to my możemy zmienić stawkę podatku na karne, co zwiększy nam jeszcze bardziej pieniądze. Tylko ciekawe, czy tutaj... No tutaj mogą się cholera... Nie wiem, czy mamy najpierw informację, gdzie ja zapiszę grę, bo nie jestem pewien jednej rzeczy. Ja zapiszę grę, bo... Będzie to Shimazu 2. Bo ja nie jestem pewien, czy oni mi się od razu zbuntują, czy mam jeszcze ostrzeżenie, że jakieś tam niepokoje będą, prawda? Więc wróć do gry. I teraz pozwólcie, że znowu zatrzymam sobie nagrywanie i wznowię, bo nie wiem, czy mi się nie popsuła kamera. Okej, okay, jestem z powrotem. No i teraz zerknijmy... Kuźwa, nie to chciałem zrobić. Zerknijmy, czy... Będzie to działać. Czy plan wypali, jednym słowem? Dobra. Zakładanie pola, 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 pola. Dużo pieniądzów. I bunt lojalistów, ale nie u nas, tylko w Iwami, moi drodzy. Samuraje i chłopi lojalnie wobec pana Mori podnieśli bunt w tej prowincji. Zanim ludność zacznie w pełni popierać nowego daimyo, musi upłynąć kilka lat, zaś w początkowym okresie po zdobyciu prowincji dla zapewnienia lojalności należy w niej utrzymać duży garnizon. No i właśnie pytanie, czy u nas to będzie to samo. Roczne zbiory, bardzo ładnie, 2371, ale były przeciętne. Widzicie, dostaliśmy tyle samo pieniędzy, co poprzednio, a mimo, że daliśmy najwyższe możliwe podatki i przez to właśnie, że zdarzyły się nam przeciętne zbiory. Jeszcze nie są niezadowoleni, ale też nie będziemy jakby ryzykować, dajemy bardzo niskie podatki. No i teraz budujemy, prawda? Więc poproszę dojo włóczników, tutaj poproszę dojo łuczników. I chyba mogę tutaj już coś werbować. Tak, mogę werbować samuraja. I teraz tak, jeżeli sobie połączymy, to będziemy mogli, moi drodzy, przerzucić... Czekajcie, to w ten sposób się chyba robiło, że tak, trzeba najpierw wyrzucić jednostki. O, tutaj chyba do szkolenia. O, dokładnie, teraz będą przeszkolone. Trzeba je ręcznie, słuchajcie, wrzucić. Nie można tego zrobić automatycznie. Więc tak, co tu my... Poczekajcie, co my tutaj budujemy? Tu my budujemy za 400 koku. Okej. Okay. Dojo łuczników. W Nagato budujemy dojo... Włóczników za 250 koku, to jest 650. W międzyczasie można by spróbować wybudować, słuchajcie, więcej zamków, żeby stworzyć porty. Chyba, że można by też pola po prostu zbustować. No bo tak, tutaj mamy prawie 500, plus 40% to już jest dużo. Zbudujmy te pola. Tu jest już plus 60, możemy spróbować. No i kolejne. Plus 40 już zbudowane. Mm-hmm. Osumi Hyuga i Higo jest w miarę bezpieczną prowincją,
ale mimo wszystko i tak damy wszędzie farmy, rozwiniemy się troszeczkę. No i tutaj, jeżeli się da, to w kolejnych turach będziemy oczywiście werbować nowe siły. No i powoli, powoli, tutaj tak samo będziesz trzeba je werbować. Jest generał, zerogwiazdkowy co prawda. Nie jestem pewien, czy później ja tego generała z Hizen nie wrzucę do Nagato. Na razie skończmy turę i przede wszystkim możemy jeszcze przerzucić naszego emisariusza. A nasz emisariusz chciałbym, żeby poszedł do Kawachi i może z Odą pogadamy. Dobra, pola gotowe, znakomite pola, świetnie. Później będą większe bitwy, już takie wiecie, wielkie, masywne, to dopiero się zacznie dziać. No bo co prawda, to prawda, ale następnie to przeciwnik lubi atakować, na przykład trzyma pełnymi armiami. Tu się potężne bitwy potrafią robić. Dobra. Iwami. Strasznie o to Iwami walczą. Mhm. Ale to nam otwiera drogę, jeżeli chcielibyśmy ich zająć, bo to są buntownicy. Znaczy armia... Czekaj. To jest armia klanu Takeda! O, to nasz sojusznik jest! To my moglibyśmy wypowiedzieć wojnę Hodzio! Znaczy nie, Mori! Nie Hodzio! Hodzio! Dobra. Teraz cię przerzucimy tutaj i damy drugiego generała. Świetnie. Czy wy jesteście przetrenowani? Chyba tak. Tak, zostali przetrenowani, moi drodzy. I może od razu... Ile to się jeszcze będzie tutaj budować? To dojo, dwie tury. Na Yari Samurai. Bierzemy. I od razu w tym miejscu też mamy chyba zbudowane. Dojo włóczników, ale to nie buduje się? Czy nie mam pieniądzów? O, to ja pieniądzów nie mam. O! Jest wiosna, za chwilę będzie wypłata. Za niskie fundusze, za mało koku, by zacząć budowę lub szkolenie. Ukończono budowę dojo łuczników, świetnie. No cóż, pieniądze są naszą pilną Achillesową, jak mówiłem na początku. Hodzo nie ma takich problemów jak my, aktualnie. Bunt lojalistów, widzę, że... Wspaniałe wieści, szlachetny panie, ma syna! Wyobraźcie sobie teraz sytuację, śpicie sobie gdzieś tam na łóżku i nagle ktoś tak do ucha wam mówi... Szlachetny wieści, moi panie, ma syna! Goddammit, Boże, skąd wziąć tego gościa? Twoja żona urodziła syna! Osiągnie on dojrzałość w wieku 16 lat. Cudownie. Pan Oda wysyła wysłannika. Czy udzielisz mu audiencji? Poproszę. Dokładnie. Tego chcemy widzieć. Więcej wysłanników. Akurat Oda wyprzedził trochę moje tutaj działanie. Tym razem, wielki panie, polecono mi przekazać, że uważa sojusznika równego wśród tych, którzy najpewniej źle po informowaniu znają się za jego rywali, a rozważywszy szczegółowe sytuacje, mogliby stać się sprzymierzeńcami. Bierzemy. Z Odą jak najbardziej. Oby Buddha był dla ciebie łaskaw. Po prostu fenomenalne było to spolszczenie, słuchajcie. Tak kurde żałuję, że nie mamy w pełni tego spolszczenia. Tutaj, no ale niestety, no nie można mieć wszystkiego, co sobie się chciało. Więc to jest ogarnięte. Dobra, ty idziesz, jak to wygląda dalej? Ty idziesz dalej do Buzen. Możemy tylko jedną jakby prowincję się przenosić. W Nagato, słuchajcie, jeżeli będziemy mieli za chwilę jesień, dobrze by było też wybudować port. I tutaj tak samo port, że można było się przenosić, wiecie, no szybciej, prawda, pomiędzy prowincjami. Zdecydowanie. Czy ja potrzebuję was w tym zamku? Nie, ja was potrzebuję, żebyście wyciągnęli się i dołączyli do tej armii. Później łuczników by trzeba było przetrenować. No zdecydowanie. Już nawet doświadczeni są. Mamy czwarty poziom doświadczenia, no mamy pierwszy, ale to już nie są zerówki. Bo zerówka jest najgorsza. No tu będziemy mieli w sumie dużo, 360 chłopa. To czy ja gdzieś tego wysłannika? Nie, to my będziemy sobie, słuchajcie, tutaj na razie zwiedzać. Może uda się coś przekupić. Bunt lojalistów Kawachi. No nie idzie im tutaj na pewno przejmowanie tych terenów. Na pewno im nie idzie. Dobra, do Masaki. Masaka, łotaka jaka. Okej. I ustawiamy podatki, moi drodzy, teraz na karne podatki. Trudno, zbiory się szykują. Czy musimy być silni. Trzygwiazdkowy generał, trzygwiazdkowy generał również. Mamy trzygwiazdkowego tutaj, na przykład daimyo. I w sumie niegłupim pomysłem było zaatakować by Ito. Io, wiecie? Jak tylko przetrenujemy tu nasze wojsko. No bo mogę już werbować, prawda? Mogę. Dobra, to tych skasuj. Przetrenujmy, słuchajcie,
Jeden oddział, przetrenujmy drugi oddział. Tu dwie tury. Przetrenujmy trzeci oddział. No i za chwilkę będziemy mogli podnieść sobie pieniądze. Dobra, mamy ukończono. Ulepszone pola. I prawie 3000. Koku. Pytanie. Ciekawe, czym, co jest w prowincji Suo? W tym roku żniwy były przeciętne. No niestety, ale 3000 nam wpadło. Zmniejszmy od razu podatki, słuchajcie, na bardzo niskie. To powinno zwiększyć trochę tutaj zadowolenie. Ale co byśmy chcieli? Ja bym tutaj chciał na pewno wybudować chociaż jedno dojo włóczników, żeby zapewnić sobie jakieś tam wsparcie. Ewentualnie, mogę stąd nawet, jeszcze nie. Tylko w Satsumie zwerbować jeden oddział zwykłych Hashigaru, ponieważ wyślemy ich do Hizen jako garnizon. Dodatkowo w Bungo, czy wy już przetrenowaliście wszystkie te jednostki? Chyba nie i to będzie trochę trwało, czy mi się wydaje? A, bo pieniędzy nie mieliście, dobra. To już wiem, o co chodziło. Dobra, Nagato. No ta kolejka teraz dopiero się zacznie. Tu możemy zrobić od razu, słuchajcie, pola. Zróbmy tutaj pola lepsze. Jeszcze lepsze pola tu. I tu. I tutaj są w zasadzie gotowe do budowy. 20%, 60%, tu się 40% buduje, 40% także w tym miejscu, 60%, 40% w tu. A w Naga to dojo. Może nie wykorzystajmy wszystkich pieniędzy od razu, to by było miłe. Zobaczmy, co tu się dzieje dalej. Fajnie by było dom ninja zrobić. Niewykluczone, że tu bym chciał zbudować, słuchajcie, teraz dom ninja. Szkolenie shinobi, szkolenie ninja. Herbaciarnia stanowi centrum wymiany informacji i plotek. Idealne miejsce, szkolenie shinobi, szpiegów. Szpiegów można wysyłać na teren wroga, by uzyskać informacje o jego siłach, by mogą być również wykorzystywane na własnym terenie do zwalczania szpiegów nieprzyjaciela. Natomiast ninja służy do zabijania. I wiecie co, i może zbudujmy... Kurde, tylko to 400 kosztuje aż. Dobra, spróbujmy. Jeżeli nam nie starczy pieniędzy, to trudno. Coś tam będzie priorytetem najwyżej. Czy ja zmniejszyłem podatki? Tak, bardzo niskie. Okay. Znakomite pola zostały zbudowane w prowincji Osumi, Higo, Hizen, Chikuzen. Zacnie to. I jeszcze mamy prawie 1000 koku. Zobaczymy, czy teraz udało się przetrenować łuczników. Bo już powinno być. Jest, jeden oddział przetrenowany, więc przetrenowuje się, słuchajcie, jeden na turę. Teraz tak, połączmy was sobie. Tutaj bym dowerbował. Szkolenie możemy, bo nie mamy domu. Dojo. A nie, dopiero się buduje. Tutaj tak samo. Słuchajcie, skoro mamy jeszcze 924, w Bizen są farmy budowane. Tutaj nie mamy tyle pieniędzy, żeby to zbudować. Czy o co chodzi? Nie, czy w tej turze dopiero zacznie się budować. Tu tak samo, w tej turze. 450. No to akurat pieniądze wydamy. Tyle, ile będzie trzeba, żeby zacząć w ogóle pracę nad tymi elementami. I powinniśmy mieć za chwilkę i Ashigaru. Hizen jest zadowolony, świetnie. No dobra, no to do bingo. Ukończono dojo włóczników. Świetnie, będziemy mieć kolejne miejsce, gdzie możemy się werbować. To jeszcze trzeba było w Nagato zrobić dojo włóczników. Ale właśnie, zobacz, w czyim posiadaniu jest Aki? To mnie zastanawia. Czy Aki jest pod władzą Takedy, która jest naszym sojusznikiem, czy też nie? A tutaj się pięknie, słuchajcie, widzę, że pojawiła szansa na zaatakowanie, więc wyciągnijmy te dwa oddziały. Dołączmy ich do naszej armii. I stanowi to już całkiem spoko siłę. Dwa jednostki Ashigaru, jedna jednostka samuraj z Yari, dwie jednostki samuraj z łukami, daimyo i zaatakujemy Io. Ten region należy do buntowników i bandytów, którzy są wobec ciebie neutralni. Czy chcesz rozpocząć z nimi wojnę? Zbuntowana frakcja pod przywództwem klanu Kono. Tak, bierzemy. Więc chcemy z nimi rozpocząć bitwę. Kolejni Ashigaru wędrują, moi drodzy, od razu w takim razie. Myślę, że może do Hizen nawet nie ma co, bo Hizen jest zadowolony już pod naszym przywództwem. 389 koku jeszcze w skarbcu. No to może od razu zbudujmy sobie tutaj kolejne pola. Nie mamy 400 na wybudowanie herbaciarni.
I ile będzie mnie kosztowało zwerbowanie 400 kolejnego oddziału samurajów? Trzeba byłoby to przejąć. Chyba, że nawet zrobimy, że te pola się wstrzymamy, słuchajcie, a zaczniemy werbować tutaj kolejną jednostkę Shigaru. Dobra, mamy ukończony dom ninja. Będzie można agenta zwerbować. Świetnie, agent mi się posłuży, bo będziemy nim starali się mordować wrogi generałów. I o, generał buntowników uznał, że nie jest w stanie wygrać bitwy i rozpoczął odwrót. Świetnie, nowa prowincja jest nasza. Tosa, słuchajcie, czeka na zajęcie. Sanuki tak samo. Prowincja zdobyta. Cóż to jest za, co to są za ziemie? Dochód z farm, dochód z kopalni, moi drodzy. Dodatkowe w zasadzie dla nas 220 koku i teraz będziemy musieli podnieść trochę podatki, bo za chwilkę jest jesień. Czy już jest jesień, żeby mieć więcej pieniądzów? Tak, tych dajemy od razu tutaj. Was dajemy tu. I to by było na tyle. Aki należy, słuchajcie, do Takedy. Więc tu, jeżeli mnie pamięć nie myli, spróbujemy albo ich przekupić. Zobaczymy, czy nam się to uda. Jeżeli się uda go przekupić, to byłoby cudownie. Ale to tylko potrzebuje dużo pieniędzy. Więc podnieśliśmy podatki i zobaczymy, jak to się skończy. No i w IO będziemy mogli na pewno coś sobie zrobić. 139, są kopalnie, więc by trzeba było tutaj zamek zbudować. Nie jest to zbyt żyzne, nie jest to zbyt żyzna ziemia. Sanuki zostało zdobyte, więc dla nas moglibyśmy zaatakować Tosę, ale jeżeli zaatakujemy Tosę całymi siłami, to Awa może nas zaatakować z kolei. Mogą zaatakować z Awy, bo graniczymy ich prowincją. Tutaj trzeba dobrze planować. Nie wiem, czy kiedyś graliście w taką strategię jak Risk. Bardzo podobna, tam się kośćmi rzucało też. I zazwyczaj o wojnie była o wojnach napoleońskich. 2600. Zbiory. Urodzaj był słaby. Dochód z pól spadł o 25%. Niedobrze. A buddyjski wysłannik czy Yusugi? Nie. Yusugi mnie nie interesuje. Natomiast zmniejszmy podatki. Pierwsze co? Bo za chwilkę będziemy mieli problemy. Dobra, was od razu daję tutaj. Mamy dodatkowe siły, moi drodzy. Dodajmy ich do armii. Fajnie było tutaj mieć dużo łuczników, ale zobaczmy, czy jestem w stanie ich przekupić. Dochodzisz do wniosku, że dla udanego przekupstwa tej armii potrzebne jest zaproponować prawie 10 tysięcy koku. Masz jednak tylko 2600 w skarbcu. Czy chcesz kontynuować próbę przekupstwa? Nie. Nie chcę kontynuować próby przekupstwa, nie uda mi się to, natomiast wiem, co oni mają. Oni mają, słuchajcie, pouszkadzane siły. Mają tak, dwie jednostki samurai z klanu Mori. Mają Ashigaru i jeszcze jeden oddział, ale trzech generałów, nawet jeden jest beznadziejny. My natomiast mamy trochę mało sił. Więc pozwólcie, że zwerbujemy ze dwa oddziały, to 4 tury nam łącznie zajmie. Więc 400 na pewno odejdzie. Tu zbudujemy sobie zamek. W Nagato przy okazji fajnie by było zrobić dojo łuczników. W Bungo możemy zwerbować, nie to chciałem kliknąć, sorry. W Bungo możemy zwerbować ninja. Poproszę. I w Hizen. No w Hizen budowane są pola, bo to już trochę czasu wymaga niestety. 60. Czemu to nie jest budowane? Kolejka budowy. Jakby się przycięło? 40. Tu się buduje. Tu się będzie budować. A tu mamy setkę, moi drodzy. Więc tak, chętnie bym też spróbował. I w Bungo, jeżeli damy radę jeszcze, później zwerbujemy kolejnych łuczników. Przy okazji stawka podatku na pewno zmniejszyłem. Na pewno zmniejszyłem. No i dobrze, próbujemy. Wyjątkowe pola. Znakomite pola. Pola, pola, pola! Nie jestem pewien, czy tutaj jest flota. Czy generalnie chyba nie ma floty. To flota została wprowadzona, słuchajcie, dopiero w kolejnej części. Siły duże. Moglibyśmy spróbować nawet dwoma oddziałami zaatakować tu i tu. Czyli w Tosie i w Awie. Ale nadal czuję, że mam trochę za mało. Słuchajcie, spróbujmy ninja przerzucić tutaj teraz.
do Mori. I jeżeli udałoby się zabić tych generałów, byłoby cudnie, bo wtedy stracą całe oddziały. Dobra, 900 koku. Jak tam z budową? Rozpoczęła się ta budowa? Tak, 60. Tutaj się buduje... Kolejka budowna. Dobra, jest kolejka budowa, ale czemu się nie buduje? I też pola. Teoretycznie bardziej powinienem porty budować niż pola, ale niech im będzie. No i sądzę, że w następnej turze mógłbym spróbować tutaj zaatakować. Damy radę ich damy radę ich atakować i zalać po prostu. Nie zatrzymają mi tymi łucznikami. A jego siły tutaj też nie są na tyle duże, żeby chyba zaatakować i przejąć Suo. Więc mam nadzieję, że mnie nie ubiegnie i że będziemy pierwsi. Wyjątkowe pola, ukończono dużo łuczników, zbudowano zamek, świetnie. Wspaniałe wieści, szlachetny panie, ma syna! Nie mogę, tego głosu jest zajebisty. No dobrze, moi drodzy, oni dowerbowali sobie jeden oddział. Ale my też. Samurai, pięknie. Biorę. Idziemy teraz tu. Więcej pieniędzy nie mam. Więc nawet nie ma co próbować ich werbować. Budować, znaczy się. Budować, werbować cokolwiek. Czy tu się zaczęły robić te pola? Ta setka, tak. Setka się zaczęła robić, świetnie. Jest lato. Czy ja mam dostatecznie dużo siły, żeby zaatakować w tym miejscu? Bo kurde, te klany najgorsze jest to, że też całkiem nieźle one będą postępować, prawda? One nie siedzą i nie czekają na nas. Wszyscy się rozwijają. Bo czego ja się boję? Że ja wyjdę z Nagato, moi drodzy, i mój sojusznik mnie zdradzi i zaatakuje mi tutaj. No dobra, ale możemy spróbować uderzyć całą armią na Suo. Wydaje mi się, że powinniśmy to ogarnąć. Sprawdźmy, kto z kim wojuje. Mori ma sojusznika w Imagale. My mamy wojnę z Imagałą. Znaczy, na zasadzie Imagała to już nie ma z nami wojny, za dużo czasu minęło. A... Mori ma wojnę z Takedą natomiast, a my mamy sojusz z Takedą, więc to jest idealny na szansę, żeby zazębić jeszcze nasze tutaj relacje. Więc tak, atakujemy, pełna armia. Nie jest to bardzo doświadczona armia, ale powiedzmy, no, 3 oddziały Ashigaru, 2 oddziały włóczników samurajów z Yarin. Zobaczymy, czy się uda. O! Takeda przysłał posiłki, widzicie? Jaki fajny! Realne przysłanie posiłków przez komputer, moi drodzy. I to jest coś niesamowitego. Tego nie uświadczymy nawet w nowych Total Warach. Wojska pana Mori przygotowują się do obrony prowincji. Pan Takeda również przysłał wojska, które włączą się do walki. Jest twoim sprzymierzeńcem i powinien wesprzeć cię w tej bitwie. Łączna wielkość twoich sił to 600 żołnierzy. Łączna wielkość sił sprzymierzonych to 357 żołnierzy. Łączna wielkość sił wroga to 367. Neutralne siły są jeszcze w ogóle, ale nie w tej bitwie. Jeśli odwołasz atak... Ja nie odwołam ataku! Poprowadź atak osobiście! Ale piękna mapa. Jakie góry. Dobra. Bierzemy. Piękny dzień. No w sumie dobrze by było tutaj poczekać w ogóle na jakiś deszcz, szczerze powiedziawszy. Ale ten deszcz może prawdopodobnie nie nadejść. Więc, moi drodzy, zróbmy sobie prawdopodobnie ze wszystkiego grupę. I tam jest przeciwnik. A tam jest nasz sojusznik. Możemy go też zaatakować w ogóle. Wyczaił? Wroga, wyczaił. Dobra, podejdźmy na razie tu. Jakoś mi się podobają, to słuchajcie, te ludziki, to jest sprejtowe. Fajnie to jest zrobione. Kiedyś, Boże, jaka ta gra, słuchajcie, była kiedyś uważana za piękną. To był szczyt po prostu możliwości komputerowych czasami. I ta gra naprawdę potrafiła lagować. Zwłaszcza pamiętam, że Medieval już na wielkich bitwach. O Jezus Maria, jak to lagowało. Dobra, przyspieszmy to troszeczkę. Plan jest taki, żeby, słuchajcie, wysłać trochę na śmierć właśnie klan Takeda.
Czy ty dołączyłeś do mnie? Naprawdę? Dobra, ja bym się chciał samurajami z Jari w pierwszej kolejności wystawić. Dopiero za wami samuraje klasyczni. Żeby nie, wiecie, nie męczyć doborowych sił. Rozumiem, że on idzie chyba zbadać przed polem. No, znaczy wiecie, on tamten ma 3 oddziały łuczników, więc co najwyżej trochę potraci strzał na nich. Ja się postaram przejść w tę stronę. I z tej strony będziemy próbowali zaatakować. Spacją też podświetlamy, gdzie będą nasze oddziały ustawione. On taki zwiat robi. Mori mają ładne kolory, takie czarno-czerwone. Chociaż szczerze powiedziawszy, to w tym lesie to niewiele się zadzieje. Celnie strzelają. Ale zobaczcie, zrobił zwiat, cofnął siły, wie gdzie się znajduje przeciwnik w tym momencie. Co to biegnie na mnie? Samuraje łucznicy. Kurde, naprawdę ja muszę wziąć na siebie piękne całe uderzenie? Strzelają? Czy nie? Tak, strzelają. Dobra. Wiecie co? Luźna formacja w takim razie. Zostawcie się. W ten sposób będziemy do nich podchodzić. W sumie nie obraziłbym się, gdyby zaatakował z flanki. No idziesz sami, czy nie? Dobra, w tym czasie przemieścimy nasze wojsko, to tutaj bardziej na flankę. Dobra, szczerze powiedziawszy, będzie kurde trudne do wykonania za chwilę. Okej, atakujemy. Pod tą ta górka jest zajebista, szczerze powiedziawszy. Okej, okay, wy tak samo do przodu. Ależ się rozciągnęliśmy, zobaczcie, jakich zamknęliśmy w kole. Nie tu. Tam, bo znowu się klikło. To jest tak, wy i wy. Normalna formacja. Chociaż wy też tych samuraj z łukami. Okej, okay, tu też im pomóżcie. Chociaż nie, na tamtą stronę wy sobie poradzicie. Prawdopodobnie nasi Jari sobie Ashigaru poradzą. I sojusznik zaczął też walczyć. Dobra, my rozbijemy prawą flankę, nasz sojusznik rozbije lewą. No jeżeli rozbijemy, bo tak widzę, że już część naszych oddziałów to w ogóle ucieka. Generał Takeda... Generał Sprzymierzeniec ucieka. Czekaj na rozstrzygnięcie konfliktu lub kliknij tym przyciskiem, aby... Straty zostały obliczone automatycznie. A, żeśmy przegrali!
Oż kuźwa. Wow. Jak nas odparł? Po prostu nie wierzę. Zmasakrował nas, słuchajcie. No bardzo ładnie to uczynił. Szczerze powiedziawszy. Wiecie co, ja szczerze powiedziawszy nie pamiętam żadnego współczesnego Total War'a, który rzuciłby mi na razie takie wyzwanie, jak ten pierwszy. Myślałem, że jednak ich przełamiemy tutaj. Ale skarpa plus podejście plus atak łuczników, no, był niszczycielski. No dobra. O Jezu. Złe. O matko. Matko, woda ratuj. Klan Oda ma obecnie najbardziej lojalną ludność w całej Japonii. Shadowny Daimyo nie ma tak fanatycznego poparcia swego ludu. Teraz znikamy. Cóż można o tym myśleć? Po przegraniu bitwy pan Imagawa nie miał innego wyjścia i popełnił seppuku. Nie ma następcy, więc jego siły rozpadły się w mniejsze grupy. Niektóre z tych grup dołączyły do dawnego sojusznika, klanu Ody. Pozostały to buntownicy i roninowie, nie stanowią bezpośredniego zagrożenia. Okej, no tutaj nasz syn jednym słowem się nie popisał. Dobra, wysyłamy, słuchajcie, szansa powodzenia 14%. A gdybym próbował mu coś tutaj zniszczyć w... 14%, ale to już, przepraszam bardzo, nie jest źle. Tak, chcemy spróbować go wysłać. Natomiast tu... O mój Boże, tutaj to będzie trzeba naprawdę się troszeczkę, słuchajcie, powysilać. Żeby ich wszystkich przetrenować. Musimy zregenerować siły. Bo to, co tu się zadziało, to jakaś rzeźnia była. Przy okazji też nie mam pieniądzów na to. Gdyby teraz zrobił kontratak, to ja tak na poważnie nie mam czym. Wow, czekaj, to znaczy, że jak oni wszyscy się trenują, to ta prowincja jest niebroniona? O to nie. I przy okazji ładnie mi ich połączyło wszystkich. Też niekoniecznie chciałem to widzieć. Dobra, to w takim razie chociaż jeden oddział. Nie, ci Ashigaru ci nie nadają do niczego, tylko do utrzymywania porządku. Dobra, jest jesień. Słuchajcie, podnieśmy podatki na bardzo wysokie. I zobaczymy, co się będzie działo. No ale tu mnie zaskoczyli. Śmierć w Suo, twój ninja tropi nieprzyjacielskiego generała. Jezus Maria! To był najlepszy ninja ever! Czternaście procent! Wow! Mega! W tym roku żniwy były przeciętne. No dobra, ale nie najgorsze na szczęście. Zmień podatki na bardzo niskie. Trochę więcej pieniędzy. No i nie ma tym razem generała. Super. Próbujemy. 83% szans powodzenia. A 14% mu się, i dziadowi się udało. Czajcie to? Tak, próbujemy. Tu natomiast przetrenowanie samurajów teraz. Wbrew pozorom łucznicy są mega ważni. Z tego by wynikało. Niestety. Więc słuchajcie, zwerbujmy może ze dwa oddziały łuczników. Do kolejki dodamy. W Satsumie chciałbym... samurajów z Yari. W Hizen mogę coś w ogóle robić? Nie. W Iyo by trzeba było też coś zrobić. No i generalnie... A, prawda? No i tu mamy wojnę. Więc nie głupi pomysłem byłoby zbudowanie, słuchajcie, wieży, żeby zobaczyć, co ma przeciwnik. To sobie zbudujemy. Teraz, z dodatkowych rzeczy możemy tutaj stworzyć pola, żeby jeszcze bardziej zwiększyć dochód skoku. Tak zróbmy. Te pola się już tworzą. Tu pola się tworzą. Buzen nie było zbyt przeciętne miał bardzo.
port do Nagato. W sumie tak, ja bym w Nagato chciał port, żeby tutaj dosyłać sojusznicze wojska. I z dodatkowych rzeczy, moi drodzy, można by też port wybudować w Io. Ale na poważnie, to zróbmy sobie jeszcze pola. Wszędzie zrobimy pola. Tam, gdzie się po prostu da. Je rozbudować. No i puśćmy turę. Za niskie fundusze, panie! Śmierć w Suo. Spróbujmy. Czekaj, że będzie taki sam film, bo są różne. Ale chyba taki sam. Zamach ninja nieudany. Ach, cholera, mogliśmy obejrzeć. Sorry, przepraszam, że przeklikałem. Będziemy je oglądać, słuchajcie, bo są zajebiste. Dobra, za moje fundusze. Wiosna, no będzie trzeba czekać w takim razie na przybycie lepszych funduszy. Ale przede wszystkim to, czy my się tutaj werbujemy i czy my się budujemy przede wszystkim. Tak, budują się. Dobra, port mi jest bardzo potrzebny. Tu też się werbują, tu się werbują. Prześlemy te posiłki od razu. No i teraz pytanie, jak tutaj, prawda? Bo niby mógłbym Tosę zaatakować, ale to już mam potencjalny atak ze 3 prowincji. W stanie wojny, w stanie wojny i w stanie wojny. Spróbujmy turę. Legendarne pola! Wspaniałe wieści, szlachetny panie, ma syna! Świetnie! Bardzo mnie to cieszy! Dobra, teraz tu i lecicie do Nagato, jeszcze nie, ale zostaniecie na przykład tutaj, gdzie teraz macie kolejny oddział samurajów i pewnie kolejnego już nie możemy mieć, więc jak tam z... jakie podatki mam ustawione? Jezus, się przestraszyłem, że mam cały czas te wysokie. I ninja, jeszcze raz! No i mnie zaatakował. No dobra. Tylko, no właśnie. Trochę będzie trzeba się, słuchajcie, z nimi pobić. Twój ninja tropi nieprzyjacielskiego generała. O. Pięknie. Dobra, mamy, moi drodzy, najazd na prowincję Nagato. Pan Mori najechał twoją prowincję. Łączna wielkość twoich sił to 217, łączna wielkość wroga to 240. Symuluj wyniki obrony. Możemy spróbować automatycznie to rozegrać, słuchajcie, albo przeprowadzić obronę osobiście, albo porzucić prowincję, wycofać się do zamku. Wycofamy się do zamku w takim razie. Bo tak, jeśli postanowisz wycofać się do zamku, twój generał wprowadzi do niego swoich najlepszych żołnierzy, aż do całkowitego wypełnienia zamku. Pozostali żołnierze spróbują wycofać się do zaprzyjaźnionej prowincji. Maksymalna pojemność zamku wynosi 240 ludzi. Każdy jeździec liczy się za 2. Jeśli postanowisz wycofać do zamku, prawdopodobnie utrzyma się przez 3 pory roku. Musimy tutaj dostać posiłki. Wycofaj się do zamku. Dziękuję. No i Nagato tak jakby zostaje teraz przejęte, prawda? Ale nie jest powiedziane, że no będzie to cały czas, prawda? No bo mamy tutaj wycofanie się do zamku. Więc zobaczymy. Utraciłeś 53 ludzi, którzy szkolili się, gdy nieprzyjacielskie psy wdarły się w twoje mury, twojego dojo, zabijając wszystkich, którzy nawinęli się im pod miecze. Szkoda, ale to nie oznacza, że im to odpuścimy tak łatwo, moi drodzy. Mamy 3 pory roku i ja byłbym w stanie się tam dostać w miarę szybko. Tylko to, moi drodzy, prawdopodobnie już w kolejnym odcinku, więc dzięki za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia. Spróbuj mu zabić tego generała jeszcze przy okazji. Na następnej turze. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do Patronite'a i zapraszam do Instant Gaming, oficjalnego sponsora naszego kanału. Hej, papa! Dziękuję wszystkim patronom.
Okej. Okay. Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.